Goldberg, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy, dobry wieczór, 23 jest. Dobry wieczór, niech słucham. Mi pani powie, ja jestem gościem hotelowym. Czy są jeszcze jakieś raz, imprezy? Bo coś słabo pana słyszę. Kurczę, są jakieś imprezy na mieście dzisiaj? A wie pan co, ja nie wiem. No kurde, a coś takiego popularnego u was w mieście? Gdzie można dobrze zatańczyć tutaj? Nie wiem, proszę pana, nie mam pojęcia. To jeszcze raz, w ostatni sposób spróbujemy. Jak facet, powiem to, gdzie można dobrze poruchać? Nie wiem, proszę pana, pan się dodzwonił do hotelu Dworek. No ja wiem, a ja tak się składa, że jestem jego gościem i się nudzę. Chciałem sobie zapewnić rozrywkę, bo u was to jedynie kibel jest fajny. Bardzo wie pan, dobrze co się ja sra. Nie wiem, nie orientuję się w takich sprawach. Alkohol można zamówić, bo mi się skończył. Słucham? Czy można alkohol zamówić, bo mi się skończył? A na jaki pokój by pan chciał? Ale to do restauracji mnie pani połączy, do baru czy nie? Restaurację mamy już zamkniętą. A bar? Bar jest tutaj przy recepcji u mnie. O, to pod ręką ma pani alkohol. Słucham? Ma pani alkohol pod ręką? Piwo. Tylko? Tak, tylko. A wina nie ma? Nie. To on restauracja, a restauracja jest już zamknięta, ponieważ jest do 23 czynna. Proszę pani, piwo to nie jest alkohol. Piwo to jest energetyk. No innego alkoholu, przepraszam, ale nie mam tutaj na barze, tylko a w restauracji. Pani a ja, tak na jak stację? Już mówiłam, restauracja jest zamknięta. Dam pani 200 zł za pół litra bolca. Pójdzie pani na stację benzynową? No niestety nie mogę. A ktoś inny? Nie, proszę pana, nie mamy, nie prowadzimy takich usług. Nie, a chce pani może zarobić? Pan ewentualnie sobie, nie wiem, zadzwonić po taksówkę i jak pan poprosi taksówkarza, to panu myślę, że pojedzie do sklepu i jeżeli pan będzie chciał jakieś zakupy, to panu zrobi. Ja mam ostatnią prośbę. Chce pani zarobić 200 zł, nie wychodząc z hotelu? Nie, proszę pana, my takich usług nie prowadzimy. Wie pan co? Ale ja nie chcę takich usług. Ja chcę inną usługę. Ja nic nie wiem na temat takich usług, także musi pan sobie poszukać jakiegoś innego numeru. Powiem tak. Daję 200 zł, jak mi pani spuści ciśnienie z kija. Dobranoc panu. Feliatno. Lodzi.